Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest wykorzystanie wzoru de Moivre. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz ewentualnie tablice, w których macie wzory skróconego mnożenia i możemy rozpoczynać. Mamy, korzystając ze wzoru de Moivre, wyrazić kosinus 3x, czyli potrojonego kąta, przez funkcję kosinus x. Jak to zrobić? No więc, żeby zabrać się za to zadanie, obliczymy wartość wyrażenia kosinus x plus i sinus x do trzeciej, wykorzystując zarówno wzór de Moivre oraz wzór skróconego mnożenia. Czyli obliczamy najpierw jakby dwa razy kosinus x plus i sinus x do trzeciej. I na początku, żeby to obliczyć, skorzystamy ze wzoru de Moivre. Czyli co mamy? Na początku wzoru de Moivre dla potęgowania liczb zespolonych mamy moduł z liczby zespolonej. Jeżeli chcemy policzyć moduł z tej liczby naszej, czyli z tego wyrażenia, no to co będzie? Część rzeczywista do kwadratu plus część urojona do kwadratu. Czyli kosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x i wiemy, że to jest 1, bo to jest jedynka trygonometryczna. I teraz wiemy, że ten moduł podnosimy potem do potęgi trzeciej, czyli 1 do trzeciej nadal jest 1, czyli nie musimy tutaj pisać, bo jedynka nam nic nie zmieni. No i dalej mamy razy kosinus n razy x, a nasze n jest 3, czyli zapiszemy, że to jest kosinus 3x, dodać i sinus nx, czyli też 3x. Czyli ze wzoru de Moivre ten wzór możemy rozpisać w ten sposób. A co ze wzorem skróconego mnożenia? Czyli mamy kosinus x plus i sinus x do trzeciej. Czyli to jest wzór na sześcian sumy. Czyli to jest następujące. Mamy na początku kosinus x do trzeciej, czyli a do trzeciej, czyli to będzie kosinus 3x, dodać 3 razy a kwadrat, czyli kosinus kwadrat x, razy b, czyli i sinus x, dodać 3 razy a, czyli kosinus x, razy b kwadrat, czyli i kwadrat, razy sinus kwadrat x, dodać b do trzeciej, czyli i do trzeciej, razy sinus do trzeciej x. I teraz to musimy zapisać troszeczkę lepiej, zwłaszcza tutaj te wyrażenia, dwa ostatnie. Czyli to będzie tak, kosinus do trzeciej x przepisujemy, plus 3 kosinus kwadrat x razy i sinus x też przepisujemy. No a tutaj wiemy, że i kwadrat to jest inaczej minus 1, czyli minus 1 razy 3 to będzie minus 3 kosinus x razy sinus kwadrat x. Natomiast i do trzeciej to jest minus i, czyli to będzie minus i razy sinus do trzeciej x. I teraz, moi drodzy, jeżeli porównamy tutaj te liczby, ale zanim jeszcze może to zrobimy, to jeszcze zrobię jeden krok, jakby ustawię część rzeczywistą po jednej stronie, czyli to będzie kosinus do trzeciej x, czyli to, co nie ma i, czyli 3 kosinus x sinus kwadrat x plus i. I część urojoną wsadzę w drugi nawias, czyli to będzie 3 kosinus kwadrat x sinus x, czyli to będzie to wyrażenie, minus sinus do trzeciej x. Czyli teraz chcę przyrównać te elementy, które części rzeczywiste tych dwóch wyrażeń, bo to jest to samo, tak? Bo to są te same wyrażenia podniesione do trzeciej, ale dlaczego części rzeczywiste? Bo tu mam właśnie to, co szukam, czyli kosinus 3 x. Czyli jeżeli ja przyrównam tę część rzeczywistą do tej części rzeczywistej, to dostanę, że kosinus 3x to się ma równać kosinus do trzeciej x razy 3, oj, razy minus 3 kosinus x sinus kwadrat x. I teraz do szczęścia, moi drodzy, brakuje mi tylko i wyłącznie jednej rzeczy, mianowicie tego, żebym tutaj właśnie nie miała tego sinusa, bo wówczas, bo ja chcę wyrazić, pamiętam, co chcę zrobić w zadaniu, muszę wyrazić kosinus 3x przez kosinus x, czyli tu mi tylko to przeszkadza, więc ja pamiętam wzór na jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat x plus kosinus kwadrat x równa się 1, wyliczam sobie stąd kosinus kwadrat x, czyli kosinus kwadrat x to się równa 1 minus sinus kwadrat
x. W sumie odwrotnie, wyliczam sobie sinusa, bo to jest mi niepotrzebne. Czyli wyliczam sobie sinus kwadrat x i wrzucam tego sinus kwadrat x tutaj właśnie do naszego zadania. Czyli to jest inaczej kosinus do trzeciej x minus 3 kosinus x razy, no i sinus kwadrat x to jest 1 minus kosinus kwadrat x. I teraz wymnażam sobie nawias, czyli to będzie kosinus do trzeciej x minus 3 kosinus x plus 3 kosinus do trzeciej x, czyli to się równa 3 kosinus do trzeciej plus 1, czyli to będzie 4 kosinus do trzeciej x minus 3 kosinus x. I tak, moi drodzy, właśnie udało mi się wyrazić kosinus 3x przez funkcję kosinusa x, korzystając ze wzoru de Mavra i wzoru skróconego mnożenia. I to jest, moi drodzy, koniec zadania. Mówię, wzór de Mavra ma dosyć ciekawe zastosowanie. Można za pomocą właśnie jego sobie pewne rzeczy ułatwiać, bo przecież takiego wzoru na kosinus potrójnego kąta nie znajdziecie łatwo. A tutaj można to dosyć prosto ogarnąć. I cóż, moi drodzy, ja zachęcam Was do innych zadań związanych z liczbami zespolonymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.